Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. Mam nadzieję, że w ten straszny wiatr, jaki dzisiaj mamy, będzie mnie słychać. A dzisiejszym gościem jest Nissan Qashqai. Jest to pierwsza generacja produkowana w latach 2007-2013. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z roku 2010. Jak już widzicie po przodzie, jest to egzemplarz po takim pierwszym faceliftingu. Samochód pochodzi z polskiego salonu. Samochód zarejestrowany, ubezpieczony z aktualnym OC i przeglądem. Silnika pewnie nie słyszycie, bo silnik jest benzynowy, tak jak lubicie właśnie w takich samochodach najbardziej. 1.6 benzyna, 115 koni mechanicznych. Następca tego samochodu, obecny Qashqai, ma w podstawowej wersji też 115 koni mechanicznych, ale z silnika 1.2. Tu mamy aż 4 cylindry, aż 1,6 litra pojemności. Także taka jeszcze stara szkoła. Kiedyś tak się samochody robiło. A zacznijmy od bagażnika, chyba jak zawsze. Kamizelka, trójkąt, gaśnica, półeczka. 410 litrów bagażnika po złożeniu foteli 1500. Tak, holowniczy, możemy sobie na nim wozić rowery, albo możemy na nim sobie ciągać przyczepkę o masie do 1200 kg. Siadamy do środka. Środek niezniszczony, środek jasny, środek dość elegancki. Mamy rok 2010, więc wyposażenia tutaj za wiele nie ma. Ten samochód wtedy kosztował w granicach 60 paru, może 70 tysięcy złotych, może nawet mniej. Stąd też tutaj nie ma nie wiadomo czego, ale mamy, moi drodzy, tempomat i wielofunkcyjną kierownicę. Mamy, moi drodzy, dwustrefowy klimatronik i mamy bardzo fajne radio. To radio ma zmieniarkę na 6 płyt, to radio ma Bluetootha, to radio ma wyjście AUX, także jak na 2010 rok nie jest źle. Przesiądę się teraz do przodu na miejsce kierowcy. Cztery elektryczne szyby, elektrycznie sterowane i uwaga, elektrycznie składane lusterka. To też nie zawsze w każdym samochodzie jest, także to taki fajny, fajny dodatek. Auto ma 236 tysięcy km oryginalnego przebiegu. Przy ostatnim przeglądzie na stacji diagnostycznej, przy przeglądzie rocznym, miało tego przebiegu 226 albo 7 tysięcy kilometrów. Także przebieg jest w 100% oryginalny. Podkreślam, że jest to salon Polska. Także tutaj mamy nawet jakieś faktury wykupu tego samochodu z leasingu, z jakichś jego dawniejszych czasów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tu wszystko jest pewne, tu wszystko jest transparentne. Gwarancja przebiegu, gwarancja bezwypadkowości. Bardzo fajne auto dla 4, może nawet 5-osobowej rodziny. 5 osób na pewno się zmieści, natomiast wygodnie będą podróżowały 4, jak to we większości samochodów. Ładne jeszcze oponki, nieporysowane felgi. Samochód jak na swoje lata utrzymany bardzo fajnie. Można sobie do niego założyć gaz, chociaż producent deklaruje, że z tym silnikiem Qashqai pali po mieście, uwaga, 8,2 litra, to niedużo. Przypuszczam, że ten 1.2 dzisiejszy wcale nie pali mniej. Zapraszam i polecam.